Cześć, witam Was na kanale. Mamy dzisiaj 6 marca, 6:30. Temperaturka jest tak minus 3, więc przymrozek był. Będziemy dzisiaj działać na polu. Jazot będziemy rozsiewać. U nas wcześniej się nie dało. Warunki były takie, że ja uważam, że nie powinno się siać za mokro. Waltra podgrzana. Tylko kluczyki gdzie są? Są. I ruszamy. Będziemy rozsiewać nawóz. Rozsiewaczem Amazonę. Waltra tam koło 5 podgrzaliśmy. Żeby sobie ładnie zapaliła i tak jak producent zalecał, żeby nie męczyć. I wtedy świece żarowe, jak jest podgrzana też, to wtedy świecy nie trzeba prawie czekać, tylko zaraz odpala trafi. Pierwszy rozsiewacz nawozu to będę sam ładował, bo nie posiadam drugiego ciągnika z ładowaczem. Znaczy mam ciągniki, jeszcze dwa, 60 i 30, ale niestety nie mamy ładowacza. I tak troszkę kombinuję sobie, a później kolega mi przyjedzie załadować. Garaż otwieramy, idziemy do rozsiewacza. Rozsiewacz mam ustawiony na palecie i paleciakiem tam z tyłu sobie podnoszę. Najpierw ładuję nawóz, podczepiam ciągnik, a później zobaczymy jedną ręką, czy to nagram i sobie sam przyczepię. A jeszcze ze mnie nie jest taka straszna sierota, daje radę. Będziemy siali salę tramonową węgiersko. Polska podrożała. Dziwne, że saletra z Rosji, z Węgier można taniej kupić niż mieszkamy jakieś 20 parę kilometrów od azotów i polski produkt drożeje na potęgę. To wyczytałem w internecie, że gaz drożeje, amoniak drożeje. I z tego powodu nawozy drożeją, a że nie mają rolnicy co płakać, bo o, dziurkę mi chyba myszy zrobiły. Ups. Bo zboże zdrożało, więc nie mamy co płakać według azoty Puławy. Tylko jest ten problem, że ci co sprzedali wcześniej, to co, dostaną nawozy z azotów taniej? Dobra, idę rościć.
nawóz nasypany, siewnik przyczepiony, więc jedziemy siać, póki jeszcze ziemia jest zamarznięta i można bezpiecznie w polu jeździć ciągnikiem. Jak widzieliście, do rozsiewacza sypałem saletrę. I w pierwszym etapie pójdzie saletra na pszenicę. Dlaczego? No to jest takie, ciężko mi wytłumaczyć, bo miałem dylemat, nie wiedziałem co siać. Czy siać formę azotanową, czy amonową. Pszenica moja no, potrzebuje jeszcze dokrzewienia, więc no, potrzeba formy azotanowej, saletry. Ale też chciałem dać siarkę, więc Saletrosan 26. No, w Saletrosanie jest forma amonowa, troszkę wolniej działająca, więc stwierdziłem, że zasieję i ten nawóz, i ten. Rozdzielę tak jakby w dwie dawki. No ale żeby rozsiać te dwa nawozy, no to muszę ich siać osobno, bo jakbym chciał nasypać do jednego rozsiewacza i saletrę i saletrosan 26, no to byłby problem z ustawieniem wysiewu. Z tego względu, że no, saletra ma inną średnicę granuli, saletrosan inną. Więc szerokość rozsiewu byłby problem, dawkę też by był problem ustawienia, takie by było wróżenie z fusów. Więc stwierdziłem, że dosyć twardo jest na polu, to powinienem zdążyć dwa razy obrócić. I właśnie zaczynam teraz siać saletrę, rozsieję na wszystkie kawałki saletrę, później zacznę siać saletrosan. Nie wiem, czy to dobrze robię, czy nie. Myślałem, biłem się z myślami, oglądałem na kanale nawozy EU, no tam różnie radzili. No to też zależy od gleby, zależy od stanu zasobności gleby, nie? Klasy, pH, więc nie wiadomo co zrobić, żeby to było dobrze. No jak to w rolnictwie, nigdy nie ma pewności, że coś się robi dobrze, bo w jednym roku się robi i tak samo na drugi rok się robi i okazuje się, że w poprzednim roku było dobrze, a w drugim wyszło to gorzej. Dużo zależy od pogody, od temperatur, od wilgotności, no to chyba nikt nie musi prawdziwemu rolnikowi tłumaczyć, że dużo jest zależności, żeby było dobrze. No, rolnik się stara, żeby było jak najlepiej, a różnie to wychodzi ze względu, sami dobrze wiecie. Saletrosan nasypany do rozsiewacza. No teraz tylko kwestia ustawienia normy wysiewu. Amazonę, jak sprzedaje maszyny, dołącza do maszyny katalog wysiewu, ale też można skorzystać z aplikacji. Aplikacja jest sporo fajniejsza, bo nie tracimy czasu, nie trzeba gdzieś tam tej książki wozić w traktorze. Jak to w traktorze zawsze tam może coś tam ubrudzić się, pogiąć, podrzeć. Drugie, że aplikacja jest szybsza niż wertowanie w książce. W aplikacji wpisujemy rodzaj nawozu, oprócz rodzaju nawozu trzeba wpisać, jaką szerokość chcemy mieć wysiew
i jaką ilość chcemy wysiać na hektar. I od razu nam pokazuje ustawienia. Super sprawa. Bardzo zadowolony jestem z tej aplikacji i tylko z niej korzystam. Na początku korzystałem z katalogu, bo nie wiedziałem o tej aplikacji. Teraz tylko z tej aplikacji. Teraz siejemy saletrosan 26. Saletra już rozsiana. Już pomalutku gleba rozmarza. No i aby zdążyć rozsiać ten nawóz, już niedużo nam zostało, więc wydaje mi się, że dam radę. Dobrze, że nic się nie działo, nigdzie nie lgnąłem, także pole nie jest jakieś tam zorane oponami. Bez żadnych problemów się uda rozsiać oba nawozy. Powracając do tematu puław azotów, no grupy azoty puławy. W artykule tam, jak czytałem, wypowiadali się też, że no, produkcja nawozów jest całoroczna, a że rolnicy kupują sezonowo, dlatego na jesieni nawozy są tańsze, a w sezonie nawozy są droższe ze względu na magazynowanie. Troszkę się chyba rozmijają z prawdą, bo w tamtym roku nawozy kupiłem, jak się nie mylę, w grudniu. No to według teorii grupy azoty powinny nawozy być tańsze. A na wiosnę kolega kupował nawozy i ja jeszcze dokupowałem i okazało się, że taniej się płaciło niż na jesieni, więc nie wiem, o co chodzi i to jest takie trochę tłumaczenie, usprawiedliwianie się, że nawozy drożeją. Jak problem był ze sprzedażą, nie pamiętam, w którym roku był problem ze sprzedażą nawozów, to promowało się, że polski rolnik powinien preferować polskie produkty, polskie nawozy, żeby nie kupować z innych krajów, innych producentów, tylko polskich. Tylko jak jest dobrze, jak puławom schodzi nawóz, to wtedy oni mają w nosie polskiego rolnika, ceny podnoszą. Jak jest źle, no to wtedy jadą po bandzie, można powiedzieć, i tak próbują rolnikowi polskiemu wciskać kit, żeby był solidarny z producentami. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych.